Czołem ludziska, gramy dalej w Super Dungeon Run! Pierwszy odcinek zdobył ponad 300 lajków, więc lecimy z serią. Bardzo się z tego cieszę i wielka piona za to, że również podzieliliście mój entuzjazm, jeśli chodzi o tę grę, bo wydaje mi się, że za 5 eurasów to jest naprawdę spoko gierka. Ja się na tyle wkręciłem, że ja poprzechodziłem sobie jeszcze trochę w przyszłość, w sensie pograłem trochę jeszcze w Super Dungeon Run, nie mogłem się powstrzymać przed graniem. Rzadko mnie gry tak wciągają, jak akurat zrobił SDR, więc w ogóle jestem w szoku. W każdym razie, moi drodzy, pokażę wam, co poodblokowywałem, więc teraz, co poodblokowywałem. Przede wszystkim, powinienem zacząć może od tego, jak wyglądają teraz statystyki. Mam 10 poziom mojego party, tak, czyli to party podnosi się, czyli moja ekipa ma podnoszony, jak to brzmi to słowo? Podnoszający się? Podnoszący, Boże, podnoszący, ale lama. Podnoszący się poziom. Także mamy party size na poziomie 3, hero training na poziomie 3, starting floor na poziomie 2 i quest bonus na poziomie 2. Quest bonus, jak zobaczyłem, chodzi to o to z tym bonusem, że na końcu jak wygramy jakiś quest, faktycznie ten z tych questów głównych, to dostajemy w tym przypadku 2 dodatkowe losowe surowce. O! I nie jakieś tam, nie jest to procent z wszystkich tam efektów, który się łączy, tylko po prostu dwa dodatkowe surowce w tym przypadku. Mamy 4 nowe questy, w sensie to był quest pierwszy, który robiliśmy. Tu możemy sobie podejrzeć, jakie są rewardsy, czyli jakie są nagrody za wybranie i wykonanie danego questu. Oczywiście, że każdy quest kolejny rośnie, poziom trudności rośnie przy nim, ale również rosną nagrody, jak widzicie. Możemy też brać questy pod uwagę pod kątem tego, jakie surowce są nam potrzebne. Widzicie, teraz mamy mało metalu, więc bardzo dobrze będzie pójść i wybrać quest Smashing Pumpkins. I to właśnie od questu zależy, jak wygląda nasza plansza. Choć tak naprawdę, biorąc pod uwagę, te 3 questy grałem, w te 3 questy rozegrałem sobie grę, więc ten quest różni się jakby tilesetem. Jest to bardziej jakaś murowana taka sekcja, tak jakieś zamczysko, więc pokażę wam, jak to wygląda. Spróbujemy zniszczyć pumpkiny, jeszcze tego mi się nigdy nie udało pokonać. Udało mi się pokonać to za to. Side questy wiadomo, że się będą losować co chwila, więc przepraszam bardzo, tak to wygląda. Zobaczmy, co tam mamy w markecie. Mam teraz dostępne już 4 klasy. Udało mi się zarobić na Sorceress, czyli na magów. Ciekawa sprawa, możemy sobie na przykład uznać, że chcemy, żeby tylko nam się magowie losowali w danej rozgrywce i spoko, gra będzie nam rzeczywiście losować tylko magów. Żadnych warriorów i archerów nie będzie, więc to jest fajne, na razie biorę wszystkie klasy po każdej, żeby tam się połączyły. Być może snajperów, jak będziemy mieli, to zastąpi ich zamiast archerów, zobaczymy. Więc mamy następną dostępną klasę knightów, czyli rycerzy, tylko potrzebuję zebrać 2000 golda. Chwilowo mamy jeszcze tylko snajpera i grenadiera dostępnego z tych wszystkich klas, które są dostępne. Mam, że tak powiem, następny potion, czyli potion siły, chyba był w odcinku, nie wiem, nie pamiętam. I jeszcze mamy agility potion, który zwiększa prędkość ataku wszystkich naszych herosów. Zakupiłem sobie tutaj upgrade tego potiona, udało się również zupgrade'ować trochę wieśniaków, trochę naszych podstawowych wojowników. Również podwójnie udało się zupgrade'ować archerów i raz udało mi się zwiększyć jakąś tutaj chyba moc magiczną. Even small amount of this magical threat helps protect. Okej, czyli jakby zwiększyła się pewnie ilość hitpointów albo odporność naszych magów. Więc na razie to wszystko to, co udało mi się odblokować, wam pokazałem, także startujemy, lecimy. Moja grupa ma teraz 12 śmiałków, czyli 12 pechowców, nazwijmy to. Proszę bardzo, zastanawiałem się, jak to wygląda, czy rzeczywiście są inne tilesety. Jak najbardziej są. Zdobyłem przy okazji jeszcze 2 półszyny życia. O! I tutaj jest pełno właśnie takich magicznych, dziwnych istot. Takich typów tutaj, proszę bardzo. Tak jak widzicie, ciężko całkiem zabić. Bardzo dużo muszą nawalić moje po prostu żółtaki, czyli moje pezanty chłopi, zanim rozwalą takiego gościa. Ty koleś tam uważaj. Okej, nie wiem, jak to się uda. Pewnie będę obrywał dość srogo, więc ja już stąd uciekam. Dało mi się zdobyć drewno, więc nie jest źle. Okej, widzicie, tutaj jest złoto chronione przez 3 typów. Iron door open, muszę ich pokonać, żeby odblokować te drzwi. Tak, spróbujmy jakoś to zabrać gościa. O. Jakoś może go tu zwabić, chociaż wydaje mi się, że mi się nie uda za bardzo zwabić. Więc atakujemy ich tutaj mocno. Włączymy leczenie przy okazji jeszcze. Atakujcie, 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 nie ma to tamto, już naparzać. Magical door open, okej. Możemy sobie przeskrolować. Szkoda, że to tak fajnie kamera działa, jeśli chodzi o ruch, ale nie fajnie działa, jeśli chodzi o zoom. Chociaż, no w sumie,
No może za bardzo się czepię, ale jak widzicie, no tak, startujemy z poziomu trzeciego, więc wszyscy moi śmiałkowie również mieli poziom trzeci na starcie. I prawdopodobnie zaraz kichnę, więc dajcie mi sekundę. Albo jednak nie. Dobra, udało mi się nie kichnąć. Zaraz mi się spali jakiś żółtak. Okej, udało mi się zdobyć potion siły. Potion of strength. Spoko. Trzeba pamiętać, że to również są bonusy za wykonywanie zadań na czas. W sensie im szybciej dolecimy do końca, tym lepiej. Okej, ładnie zebrałeś. Pięknie tutaj blisko idziemy. Uwaga na te wszystkie płonące miejsca. O, udało się. Dobra, czy będzie złoty czas, czy niekoniecznie? Zaraz się przekonamy. Idziemy dalej. Seven enemies, wszystko wykonałem. Time to slow, niestety, więc mamy tylko dwa przedmioty. I faktycznie te przedmioty mi się dodają do puli. Czyli w tym momencie złoto i jakiś potion siły, tak, zielony. Także on się tutaj teraz dodał, jeżeli go tutaj nie było, bo jakoś tak nie zwracałem uwagi na to. Jak widzicie, mamy dodatkowe potiony i od razu potiony, które nie mają miejsca, mikstury, które nie mają miejsca w ekwipunku, są od razu używane, więc to taka opcja jeszcze jest. O, proszę, tu jakiś wielki badass. Akurat wezmę wszystkich tutaj i spróbuję go pokonać, proszę bardzo, ładnie go zabiliśmy. Mamy dodatkowych żołdaczków, niestety to mi się nie podoba, tak jak to mówiłem w poprzedniej rozgrywce. Fajnie by było, żeby nowi mieli od razu dostosowany level do poziomu, na którym się znajdujemy. To byłoby bardziej takie pro. Okej, tu włączyłem, jak widzicie, super power, żeby szybko zgnieść gościa. No, nie wiem, czy to nie za bardzo jestem OP, ale nie będę może narzekał za bardzo. Nie jest źle, moim zdaniem, mimo wszystko, jeśli chodzi o siłę po wzięciu takiego połuszyna. Proszę bardzo, dwóch dodatkowych ludzi. Mam ich teraz, moi drodzy, 17. I to jest nieźle, bo jak mówiłem, w kupie siła 18, dobra, mam 18 śmiałków. Jest ich sporo, więc teraz powinienem szybko wykańczać tych ludzi. Może dlatego oni zrobili to w ten sposób, że startują od poziomu pierwszego. No bo hello, ich jest tutaj tyle, że mogą miażdżyć po prostu liczebnością, tak? Dobra, spróbujmy teraz tego dziabnąć. Jakoś się tak porozdzielać, może ich tak jakoś rozdzielę. Może tu ich usuną teraz przy okazji. Dobra, ten gość tutaj jeszcze jest do usunięcia. Pięknie, magical door open. I gdzieś były magiczne drzwi. Proszę bardzo, mamy teraz kolejnego sorcerera. Ciekawe, że nikt więcej oprócz sorcererów się nie generuje. Tak jakbym rzeczywiście wyłączył wszystkie inne klasy. Ale chyba jednak ich nie wyłączyłem. Zaraz się okaże w sumie. Więc gra jest naprawdę mocno spoko. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem jej cały czas, że tak, kurczę, mała, fajna gierka sprytna jest za 5 euro, naprawdę, naprawdę mega spoko, no kurczę. Już przestanę się powtarzać, przestanę to ciągle zaznaczać, ale no... No rzadko się zdarza, żebym rzeczywiście czuł, że gra jest na tyle spoko, że się nią jaram. Dobra, użyjemy potionu leczenia w razie czego, okej. Okay. Mamy wszystkich wyleczonych, teraz mamy łucznika, dobrze, czyli mamy na nową klasę. O nie, nie cierpię, o Jezu, jak nie cierpię tych strzałów. Po prostu, jak jest ich dużo, to sami widzicie, jaki... Gdzie oni poleci? Jaki ground control jest, nie? Od razu po prostu wszyscy dostają ostro w papkę. Trzeba na to uważać. Trzeba też uważać, żeby oni tutaj trzymali się w kupie. To jest jakiś przełącznik, czy mi się wydaje? Nie, to jakiś młotek leży. O, 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 okej. Okay. No dobra, spróbujmy, ale ze zwiększoną mocą. O, proszę, Jezu, ten goleś w ogóle zginął w 5 sekund. No nieźle, powiem wam szczerze. Bardzo szybko z tym bonusem do siły się udało ich pokonać. Proszę bardzo, mamy wojownika. To rzecz, potrzebujemy jeszcze mnóstwo takich... Kurczę, outfitów do znalezienia, żeby oni się tutaj mieścili. Jak widzicie, trochę mają problem. Im więcej ich mamy, tym ciężej się nimi tutaj steruje. No ale, z drugiej strony, proszę bardzo, weźmy sobie jeszcze raz power up. Okej, room cleared, ale idziemy dalej, bo żeby korzystać z tego, że ten power up cały czas jeszcze jest. Power upy się stakują. Czyli gdybym użył dwa power upy z tego samego gatunku na przykład, to one by się po prostu połączyły i ich długość byłaby większa. To oczywiście nie ma co, biegnę. Moje archery tam przeżyły. Dobra, jest okej. Okay. Jest nieźle. Jest całkiem spoko. Mogę sobie na przykład wyłączyć któryś z potionów, żeby zwiększyć szansę na leczenie na przykład, tak? No, o 7 sekund się spóźniłem, żeby mieć potrójną nagrodę, niestety. Dużo złota mam, jeszcze zaliczyłem jakiś side quest. Użyć 20 potionów w jednej sesji. Sesja to nie jest jedna rozgrywka. Sesja to jest włączam grę i gram. Więc to też jest taka ważna informacja, którą odkryłem podczas tej rozgrywki. Mam same swift potions teraz. Czyli mogę naparzać z wielką prędkością, no i chyba tak zrobimy. Oho! Dobra, uciekamy jak najszybciej, bo to jest, o właśnie, bardzo rozpierdzielające. Aj, 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 aj! Trzeba uważać, bo no już trochę potraciłem ludzi. Przez to, że ten mortar i te beczki, więc trzeba uważać naprawdę bardzo mocno.
Okej, okay, room cleared, ale niestety, jak widzicie, no, moja z 11 zrobiło się, 17 zrobiło się 11. Udało mi się go zniszczyć, proszę bardzo, przez kolce. No jest dalej 11, a nie mam żadnej mikstury leczenia. Jest słabe. Szkoda, że w klasach nie ma, że w tych klasach postaci nie ma żadnej, nie ma na przykład leczącej postaci. Okej, okay, no super. No trochę średnim jest potrzebny potion, który mnie wzmacnia. Przydałby mi się faktycznie potion, który mi da boost do siły. Nie do siły właśnie, tylko leczący, no. A masz w mordę. Dobra, zrobimy boost na prędkość. Trzeba sobie radzić jakoś. Okej. Okay. Tylko tam jak chyba jeden sorcerer mi został z tyłu. No nie jest dobrze, powiem wam szczerze. Jak widzicie sami. No, jest tak, jakbym powiedział szczerze, jest trochę słabo. Cały czas ten jeden sorcerer jest z tyłu tam. Okej. Okay. Magical door opened. Spoko. No, może być średnio. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zostało mnie czterech. Pięciu, okej. Okay. Jest nas teraz pięciu. Mamy dodatkową skrzynkę z, no tak, z klasą, czyli teraz, tak, łucznik zdobędzie poziom. Czyli jest nas teraz sześciu, okej, okay, bo udało mi się wrócić do tego, który tam stał. Okej, okay, zobaczmy. No, tutaj chyba rzeczywiście będziemy musieli się z nim wymierzyć. Tylko jest tutaj trochę słabo, powiem wam szczerze. Dobra, włączmy zatem power up. Okej, okay, udało się go zniszczyć. Mamy kolejny outfit. Czyli mamy level up. Czy przy level upach oni odzyskują życie? Tego właśnie nie wiem, a jakoś tak nie widzę. Chyba tak. Chyba przy level upie wydaje mi się, że ich życie wzrasta z powrotem do poziomu maksymalnego, czyli im po prostu życie się regeneruje. Mi się przynajmniej wydaje. Trzeba by to jeszcze obadać dokładnie, zaraz zobaczymy. Damy sobie trochę dalej kamerę, żeby widzieć, co się dzieje. Okej, okay, dobra, tam jest oczywiście strzelająca jakaś, strzelająca menda. Chyba dwie strzelające mendy w tym przypadku. Okej, okay. Gościa można by też zrzucić, by spłonął, o tak jak teraz zrobiłem. Wziął po prostu i spłonął. Chłopak poszedł się trochę spieklić. Aż trochę mu się, że tak powiem, piekliło rzeczywiście. Paliło mu się. Paliło mu się, żeby stąd wyjść. Dobra, spoko. Tu mamy jakiś potion. Oby to był potion życia. Yeah! Potion życia, jeszcze outfit. Jakiś mag dostanie. Proszę bardzo, mag dostał. Rzeczywiście, zobaczcie, mag dostaje również życie przy level upie. Ale i tak użyjemy, żeby wszystko zmaksymalizować ich hapiaczki. Trochę długo spędzam. Niektóre te właśnie plansze, to też jest ciekawe, że niektóre plansze potrafimy przejść na przykład, nie wiem, w 30 sekund, czy w minutę, a niektóre, proszę bardzo, w 3 minuty, tak? Chociaż tutaj gra przewidziała, że 2,20. Dobra, dwie sztuki drewna, nie jest źle, jest spoko, lecimy dalej. Bo oczywiście nie wiadomo ile, jeszcze to nie jest tak, że ustalona zawsze jest liczba poziomów, które musimy przebić, żeby dojść do końcowej planszy z questem. No to różnie bywa. Mamy szczęście potion, który będziemy leczył, więc to się przyda. Jak będzie dużo stworów, to trzeba uruchomić nasze moce. Okej. Okay. No i pewnie poziom pierwszy. No i teraz pytanie, jak oni długo przeżyją na poziomie siódmym z poziomem pierwszym. Może być ciężko. O! Widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Poziom już się skończył. Czasami gra regeneruje właśnie takie poziomy bardzo szybkie, które w sumie nie są 10 sekund przewidziane, no spoko. Które nie są złe. Nie są złe, bo czasami po prostu mamy bardzo szybki przemiał przez skrzynki. Nie? O! Proszę bardzo, dotarliśmy do finałowego, do finałowej lokacji i teraz musimy po prostu zniszczyć pumpkiny. Tylko pytanie brzmi, czy jak zniszczę te pumpkiny, to tak, to nie jest tylko walka z pumpkinami. Aha, dobra. Swiftness. Zwiększamy, bo widzę, że tu jest ich, o Jezus Maria, od groma. Aha, dobra, zabiło mi. Leczymy. Ktoś tu jest słabo, ostro jedzie. Pytanie, czy to jest sami ci magowie i koniec tych, jakiś te nekromanci. Room cleared! Okej. Okay. I widzę, że faktycznie nie musiałem nawet chyba z nimi za bardzo walczyć. Teraz wszystko polega na tym, żeby po prostu zniszczyć te dynie. O, w tych dyniach, czy to w dyni znalazłem? Nie, ja zniszczyłem tu jeszcze coś innego oprócz tej dyni. To dlatego znalazłem jakiś surowiec, ale to nie dlatego, że był w dyni, tylko był, o właśnie, o, rubin. Jakiś z tych was był, więc jak widzicie, to jest quest wykonany z tego, co widzę, bo teraz po prostu muszę poświęcić czas i, no właśnie, i zniszczyć to wszystko. Czyli teoretycznie nie musiałem walczyć z nimi. Nie musiałem walczyć, mogłem to olać i po prostu skupić się na pumpkinach, idąc jakoś dookoła, albo po prostu uciec od nich, skoro to i tak są tylko i wyłącznie strzelające mendy. Prawda? Więc pozwólcie, że szybko wykończę te pumpkiny, bo wydaje mi się, że trochę przegięli z ilością tego, no bo to już nie jest fun, to już jest tak naprawdę strata czasu, że muszę chodzić i niszczyć
dynię, no. Powiem wam, żeby tu jeszcze ci przeciwnicy byli, to może miałbym większy fan. Może rzeczywiście są inne permutacje, czy inne wyglądy tego ostatniego, tej ostatniej planszy. Ale jeśli zawsze będę musiał tracić tych, nie wiem, 3, 4 czy 5 minut na niszczenie pumpkinów za każdym razem, kiedy będę wykonywał ten quest, trochę słabo. Ogólnie mam nadzieję, że to nie jest jakiś wyznacznik. No i teraz pytanie brzmi. Czy ja gdzieś jeszcze pominam jakieś pumpkiny? Czy o co chodzi? Tak, no oczywiście. Widzę, że pominałem przy wejściu, to tu jeszcze jest jedno miejsce z pumpkinami. No właśnie. No, niekoniecznie czuję fan. Niekoniecznie czuję fan z tego, że jest ich aż tak dużo tutaj. Dobra, jeszcze został jeden. Powinni zmniejszyć tę liczbę, naprawdę, bo to jest w ogóle bez sensu. Okej, okay, quest complete, cieszę się bardzo. No i właśnie, jak wykonujemy quest główny, no to mamy podsumowanie questu, wszyscy przeżyli, są radośni, mamy podsumowanie, mamy dodatkowy bonus, złota, bonus doświadczenia, no i właśnie te surowce, które były zaprezentowane w questie na początku, potem jest oczywiście jeszcze podsumowanie expów z rozgrywki, plus oczywiście jeszcze expy z tego, co tam się udało zdobyć. Jak widzicie, nie zdobyłem tyle, żeby podnieść level na następny poziom, no i właśnie ten dodatkowy perk związany z quest bonusem daje mi dwa dodatkowe surowce. Chyba losowe. Nie wydaje mi się, że to tak po prostu z jakiejś puli, tylko przypisanej dla danej misji, po prostu daje mi kasę ogólnie, tak? Daje mi dodatkowe surowce z puli ogólnej, czyli z puli głównej, czyli losowej z tych czterech, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy kasę na to, żeby kupić kolejną klasę, kolejny tak zwany outfit, czyli Knight, który ma wielki Giant Hammer, ale są bardzo, bardzo wolni, ale praktycznie nie zatrzymani. Nie do zatrzymania, tak? Bardzo spoko, więc teraz zróbmy taką opcję, że wyłączę Warriorów i na przykład dla testu wyłączę Archerów, czyli w sumie klasy, które i tak mam najbardziej rozbudowane. Na razie je wyłączę, jestem ciekawy, czy uda mi się wygrać jakąś misję, mając tylko magów i wielkiego Knighta. Czy ja coś jeszcze mogę kupić? Wydaje mi się, że kupiłem wszystko, co możliwe teraz. Nie mam tu już nic do upgrade'owania. Nie, muszę poczekać, aż będzie level up, czyli mam nadwyżkę kasy. Bardzo spoko. No teraz, moi drodzy, weźmiemy inny quest. Weźmiemy quest z tym Bootleg Booze, który daje mi więcej expów. Proszę bardzo, wybierzemy. Musimy prawdopodobnie... Tak, w tym questie musimy zniszczyć... nie wiem, beczki z winem, czy beczki z jakimś trunkiem. Czy ogólnie jakąś winiarnię. I chyba winiarnię goblinów, bo o to głównie chodzi. No dobrze, no to jest nas 12, proszę bardzo. Działamy, gramy dalej. Kolejna misja, mamy wreszcie Knighta. Okej, okay, Knight, który... No tak, wolno bije, ale widzę, że na szczęście chodzi taką samą prędkością. Nie jest aż tak źle, że on będzie zostawał w tyle. To oczywiście szybko czyścimy, wszystko niszczymy, mamy dodatkową sztabkę metalu. Spoko. To może być szybka misja. Jak widzicie, znowu tileset, czyli wygląd planszy, wrócił do wyglądu z pierwszej misji. Wydawało mi się, że każdy quest to będzie inny tileset, czyli inny wygląd planszy, ale nie. One się powtarzają. Nie wiem, jak jest w czwartej misji. To akurat wiedziałem, że się będą powtarzać. Zobaczymy, jak będzie później. O, w ogóle nie zauważyłem tych... Dobra, nie zauważyłem tego. Mój błąd. Nie zauważyłem, że tutaj są te kolce cholerne. Jakiś jeżozwierz był zakopany w ziemi i nagle wylazł. Dobra, floor complete. Bardzo ładnie. Pytanie brzmi, czy udało się zmieścić w czasie, czy niekoniecznie. Wow, zmieściłem się w czasie. Dobra, dużo złota zdobyłem za to. Jest nice. Jestem ciekaw, ile ta kubka złota oznacza. Muszę zobaczyć. Następnym razem, jak będę kończył misję, zobaczę, ile mam złota i zobaczymy, jaka jest różnica, bo jeszcze tego nie wypatrzyłem. Nawet przy edycji filmów nie zwróciłem uwagi na to. Jeszcze uwagi nie zwróciłem na to. Dobrze, deklinujmy te słowa, żeby nie było, że ja tu jestem noga spolone steky. Biorąc pod uwagę, jakie mocne ortonazji mnie, że tak powiem, męczy wewnętrznie. Dobra. Czy tam, jak tam z życiem stoimy, moi drodzy panowie? O kurde! No dobra, stoimy tak, że chyba kogoś straciłem. Ale nie muszę chyba jeszcze leczyć, tak mi się wydaje. Oj, 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 ktoś tam zaczął płonąć. Na szczęście to pan wielkolud, więc... Oj, tu trzeba uważać. Okej, okay, tu trzeba pójść. Naciśnij to, ładnie. O nie, no chyba żart, nie będę szedł tam. Tam ktoś mi zginął. Na kolce wpadł, w ogóle nie zauważyłem tych kolcy, ale lama. Wyleczyłem ich po drodze. Dobra, dałem się złapać na te cholerne pułapki. Mamy kolejnego ziomeczka, a nie, ten ziomeczek zginął, to jest trup. Właśnie, niektóre ziomeczki, jak widzicie, są po prostu zdechłe. Nie, zostały zabite przez gobliny. Ale tutaj mamy, proszę bardzo, z tą kulą więzienną u nogi. To faktycznie są takie, których można uratować. Okej, okay. O kurde, strzelający tasak gdzieś tam się schował. Dobra, mamy potion siły.
Okej, spierdzielamy stąd. Szkoda, że te nasze typki nie leczą się po przejściu z poziomu do poziomu, choć z drugiej strony to wtedy faktycznie głupotą by mieć było zbierać te połszyny w sumie. No tak, nie zwróciłem uwagi na złoto. Zapomniałem, więc dalej nie wiem, ile zdobędę. Ale spoko, wy to możecie sobie już wyliczyć, sprawdzić sami. Ja zaraz będę wiedział. Okej, spoko, mamy dwóch nowo potężnych wojowników. Okej, Gites. Gites, majonez, czapka, polonez. Dobra, mamy dwóch więźniów. Okej, spoko, rośniemy w siłę. Na razie, no w siłę też rośniemy, ale głównie rośniemy w liczbę. Ej, ziomuś, idziemy. Raz. Koniec. Dobra, 2, 5, 4, 5. Zobaczymy, ile zdobędziemy, jak będą kubki złota. 2, 5, 4, 5. Szybko leci, jak widzicie. 2, 5, 4, 5, tralala. Nie będzie, no i nie sprawdzę oczywiście. Mamy sorcerera w nagrodę. Ach, to teraz, kiedy sprawdziłem i nie podsumowało, nie dało mi dodatkowego złota, no po prostu jestem niezadowolony. Chociaż 2, 5, 4, 5, gdzieś jeszcze jakieś złoto się znalazło, nie wiem gdzie. Że nagle, proszę bardzo, dodało się. A, tu nie ma... Okej, to jest chyba ostatnia plansza, ponieważ tu już nie ma beczek z dodatkami. Czy to już jest ostatnia... Tak! To jest ostatnia plansza, ale to jest chamskie. Ten ogień jest naprawdę chamski. Ja tu muszę bardzo delikatnie chodzić z tymi moimi ludźmi, żeby właśnie nie dać się podpalić, bo to szybko mnie spali. Okej. Wieśniaku jeden! O, świetnie, brawo. Brawo, mistrzu! Zenek, dałeś radę. Magical door open, świetnie. Zenek dał się spalić, trudno, ale Zenek jeszcze żyje, chociaż pewnie niedługo. Okej, lecim na Szczecin. Spierdzielamy stąd, dobra, teraz idziemy tu. No właśnie, Magical Door Open będzie w momencie, kiedy chyba zniszczę te wszystkie rzeczy. Ej no kurna, panie, Ryszard, co ty odwalasz? Widzicie, ta misja była o wiele krótsza niż ta poprzednia i wydaje się, co nie, wydaje się łatwiejsza niż były poprzednie. Zaraz tutaj się pospalam. O fuck. No dobra, to, moi drodzy, to była lama. W sumie jakoś tak podszedłem do tego ognia na zasadzie, na pewno nic się nie stanie, dobra, jak wyleczę ich na wszelki wypadek. Ten ogień mi jakoś bardzo nie zabije, okazuje się, że mnie jednak bardzo zabił. Muszę teraz uważać, żeby nie zabił mnie jeszcze bardziej. Biorąc pod uwagę, że to chyba już ostatni motyw, to akurat nic mi już nie zabija, więc tylko chodzi o to, żeby mieć ludzi, żeby to zniszczyć. No właśnie, quest complete, no oczywiście, dobra. Uff. Czyli ta misja była o wiele szybsza, czyli o wiele szybciej można zdobyć expy w tej misji. Jak widzicie, zdobyłem też dużo drewna, trochę rubinu, bardzo spoko, 750 expa, czyli będziemy mogli teraz mieć level up z tego, co widzę. Jest level up, moi drodzy, Rusty Nails, the addition of a few nails to a club causes a surprising amount of extra damage. Okej, czyli mamy upgrade naszych żołdaków podstawowych, większy damage będą zadawać. Okej. I zwiększa potencję, znaczy tu nie chodzi o potencję, prawda, pod kątem impotencji, tylko potencję, czyli większą efektywność naszego połszyna. Połszynów prędkości tak naprawdę, czyli przyspieszenia. Tam twórcy napisali, jak czytałem trochę informacji early accessowych, że oni mają zamiar rozwijać oczywiście grę, dodawać nowych, wszystko nowe, outfity, przedmioty, rzeczy do craftowania i tak dalej. Questy oczywiście jeszcze nowe, więc zobaczymy, jak sobie poradzą z tym. Spróbujmy wykonać teraz kolejnego questa, czyli Rowdy Rablins. Drunken Rablins are causing a ruckus in the dungeon. Go down and call time on the reparty. Czyli tutaj będzie zadanie wykończyć pijanych Rablinów. Czyli jakieś pijane po prostu koboldy będą. Czy tam inne, kurde te, jak one się nazywa? Gobliny. Dobra, gdzie chcemy podnieść nasze statystyki? Wydaje mi się, że Party size 12, spoko. Zwiększymy, że tak powiem, potęgę naszą. Tak, będą o wiele silniejsi teraz. Tavern mamy, side quest party, okej. Czyli teraz market. Co chcemy w markiecie? W markiecie może chcielibyśmy... Crafting, tak. Chcielibyśmy upgrade'nąć to, bo akurat mamy surowce, dużo ich nie potrzebujemy. Coś mi się wydaje, że teraz doszedłem do momentu, w którym będę miał nadmiar tego wszystkiego. Tu też skraftujemy, dużo drewna potrzebujemy. Nie tak dużo złota, ale dało radę. No dobra, czyli ogólnie dużo złota mamy, jak widzicie, nie mamy co z tym złotem robić, na razie. No i teraz pytanie, czy to nie jest problem late game'a, że rzeczywiście nie będziemy mieli co robić. Dobra, to może sobie dodajmy jakąś kolejną klasę, na przykład dodajmy sobie, nie wiem, dodajmy sobie teraz zamiast sorcererów, łuczników. O, teraz będziemy sobie szli łucznikami i wielkimi, potężnymi rycerzami i jedziemy! Mamy czwarty quest. Niestety znowu w tej samej lokacji, jeśli chodzi o wizualkę. Tutaj jakiś zdechły leży, ziomuś.
Trochę mi go szkoda, no ale cóż zrobić. Jędrek nie dał rady. Nie przeżył. Poszedł sam, dlatego zginął. Tylko zginął w miejscu, gdzie jeszcze niczym nikogo nie było. To co, to jakieś kurde zwłoki, co? Z głodu zginął, bo nie wiedział jak wrócić do domu? Czy ten portal jest magiczny, to nie wiadomo jak tam... Aha, aha, już się palą. Palą się do pójścia na inną sferę życia, do Valhalla, chociaż to w sumie nie są... To nie są krasnoludy, więc spoko. Więc oni do Valhalla raczej nie idą. Z jakiegoś innego swojego, własnego, kurczę, prywatnego nieba. Okej, okay, jak oni tam... Dobrze, że nie poleciałem, bo tu normalnie by mi przysmażyło dupsko. Nie są za bardzo odparci. Odparci, odporni na ogień. 3, 4, 2, 5 było złota. Zobaczmy, czy jak dostaniemy jakąś topkę, to się zwiększy. 3, 5, 4, 2. 3, 5, 4, 2. No oczywiście, że teraz znowu jak sprawdziłem, to nie było sztabek złota. W sensie żadnych kupek złota, więc nie wiem. Dalej jest 3, 4, 5, 2. O, tu też jest znowu jakiś truposz. W tym samym miejscu. Żadnych upgrade'ów. No tak, dostałem teraz, już widzicie, duży boost do prędkości, zwinności. Jak widzicie, wolniej schodzi, bo aż dwa były potiony, prawda, czy połszyny. I dlatego połszyn życia, dlatego od razu się one aktywowały. Aha, moje ulubione. Straszydło, niszczadło. Naprawdę lubię. Lubię, jak mnie atakuje takie gówno. Nie lubię, w sensie, oczywiście, to był sarkazm. Okej, to mamy jakiś... Stań na tym ładnie. Door open, dobra, wracamy, tylko nie po ogniu. Nie lubię tego mortara, tej wielkiej armaty, po prostu robi... O, jak się idzie szybko, na szczęście... Nie da się tego zniszczyć, bo pytaliście, czy da się to niszczyć? Nie, nie da się. Teraz nie sprawdziłem, ile mam złota, więc prawdopodobnie teraz złoto dostanę. Jak znam życie? Oczywiście. Oczywiście, teraz dostałem złota, ale mam dwóch łuczników w nagrodę jeszcze. Także mocno, mocno elo? Mocno elo 3-2-0, dobra. Czyli co? Na początku... O, wreszcie będą skrzynki z klasą. Skrzynki z klasą! Skrzynki z outfitem. Więc mam teraz kolejnych ziomeczków. Nie założyłem tylko jakich teraz dostałem. W każdym razie mam teraz chyba trzech łuczników z tego co widzę. I dwóch rycerzy. Także jest całkiem spoko. Gites. Dobra. Lecimy dalej. Aha! No bardzo szybko było. Bardzo szybkie było znowu. I oczywiście nie sprawdziłem liczby złota. Ilości złota, więc na pewno będzie znowu tutaj w podsumowaniu. Oczywiście. O 4 sekundy za wolno szedłem, żeby zdobyć 3 bonusy. 3, 6, 8, 5. I tak uda mi się to sprawdzić. Wierzę w swoje zdolności, wierzę, że w końcu będę pamiętał sprawdzić. Okej. Okay. Potion siły. Bardzo dobrze. To jest Swift jednak, Attack Speed, dobra. To nie był potion siły, ale i tak szybko ich wykończę. Proszę bardzo. Door open. Niszczymy również te wszystkie tutaj. Co niszczymy wszystkie? Beczki! Beczki, skrzynki, wszystko co się da. Nasza ekipa jest niepokonana. Jeszcze zdobywa dużo zapasów, dużo dodatków. Mamy kolejnego rycerza jeszcze, żeby było ciekawiej. 3935, zobaczyłem. 3935, więc standardowo pewnie jak zobaczyłem, to nie będzie złota. 3935. Aż 3, ale będę musiał podzielić, o Boże. 3935, oho, dobra, to 3935. Mamy 4035. A mieliśmy 3 piles of gold, czyli z tego co widzę różnica jest 100. 100 na 3 to jest 33. I 3. To dziwnie jakoś się wylicza w takim wypadku. No ale nic to, no. W każdym razie, no co ja mogę poradzić, tak? No jak tak się, jak wyliczyło, okej, okay, 4050. Dobra, zobaczymy jak teraz. Czy teraz znowu dostanę jakąś dziwną ilość? Okej, okay, jest jedna kubka złota. Zobaczymy, jaka to będzie różnica. 4050, 4080, 30. Okej, okay, 30 złota za taką jedną kubkę. Ale żeby było ciekawiej, to za jedną kubkę może i spoko. O kurde, ile tu ich jest. A za 3 kubki dostajemy 100, czyli jakby się jednak jakiś procent benefitował. No dobra, czyli widzicie, to muszę teraz zmierzyć się z tymi ludźmi. Czyli co, tutaj chyba użyję Swiftness Potion. Żeby ich szybko wykończyć, bo może być słabo. Ale tam oczywiście użyję drugiego połszyna. Okej, okay, spoko, mam jeszcze level up. No i moi drodzy, no tak, tylko dlaczego łucznicy idą pierwsi? Nie mogę ich obrócić niestety. No dobra, no to czas na wielki pojedynek. Jep, 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 tak jest. Gdzieś tam życie użyłem po drodze. Panie, czy uda mi się wszystkich wybić? Niezła jatka. Oh yeah, co za zniszczenia. Haha! Na razie się udaje, to jeszcze jeden kobold przeżył. Yeah! Pięknie! No i to mi się podoba.
taka misja jest bardzo spoko, ponieważ końcowa misja jest szybka, tak naprawdę. No i proszę bardzo, szybkie złoto, szybkie expy, bardzo dobrze, dodatkowo jeszcze jakieś tam, jakieś surowce. Mam nadzieję, że zdobyliśmy tyle expów, że będziemy mieli kolejny level up, to chyba spokojnie. Tak jest. 12 mamy dodatkowy bonus do naszych rycerzy. Superior craftsmanship and rolled edges increase the punishment this armor can take. Czyli więcej życia. Albo większa odporność. Nie wiem, czy to HP zwiększa, czy jednak zachowuje jakieś tam elementy zbroi, czy defensu, który odejmuje damage. Nie wiem. W każdym razie, okej. Czyli wchodzimy do marketu. Weźmiemy sobie w takim wypadku teraz jeszcze tych dwóch ostatnich. Czemu nie? I co? I crafting. Mamy do zrobienia nową zbroję. Ciekawe, czy stać nas. Mamy dużo rzeczy. 350 złota tylko i 8 sztabek metalu. No ale właśnie, sztabki metalu. Mamy tylko dwie. Także, moi drodzy, wykonam jeszcze jedną misję. Tylko może wybiorę z tawerny taki quest, który da mi dużo sztabek, bo widzicie, tutaj sztabek nie ma. O, czyli pumpkiny dają mi najwięcej sztabek. Serio? A pumpkiny akurat najmniej lubię. No dobra, czyli co? Te są, w sumie to jest najłatwiejsze, jeśli chodzi o walkę na końcu. Więc wiecie co, mimo że nie ma z tego sztabek, to może sztabki znajdziemy po drodze. Nie jest powiedziane. Dobra, wykonajmy jeszcze raz ten quest. Pójdźmy jeszcze raz na te cholerne gobliny. Czyli tak naprawdę tylko jedna misja na razie różniła się wyglądem. Powinni to bardziej urozmaicić, przynajmniej pod koniec gry. Znaczy im dalej w las, to wiadomo, że powinni to bardziej urozmaicać. Żeby nie było zbyt nudno. No zobaczymy. W każdym razie teraz gramy znowu. Mamy do wyboru tylko i wyłącznie magików oraz kogo? Oraz rycerzy. Dobra. Dałem radę. Poczekam, aż to się wyłączy, żeby nie było jakiegoś spalenia dupska. Dobrze, ładnie. Okej, to zrobiłem całkiem nieźle. Więc całkiem spoko. Okej, to idziemy teraz tu. Jest dużo złota, otworzyliśmy Iron Door. Spoko. Oj, ziomeczki, tu się zbierać proszę. Okej, tutaj widzicie, trochę skarbów jest, tu są chyba rzeczywiście surowce, bo to jest złota. Rubin i złoto, okej. Szkoda, że nie metal. Tak mi się skojarzyło z metalem. Dowcip bardzo suchy i bardzo stary, że przychodzi baba do lekarza i mówi, przychodzi baba do lekarza z gwoździem w uchu. Lekarz pyta, co pani dolega? A ona to, no nic, słucham metalu. A tak wiecie, dla rozluźnienia trochę atmosfery, suchar sprzed 1000 lat, z taką długą brodą jak Gandalf, proszę bardzo, znowu mnóstwo złota, więc pewnie plus 100 będzie. Dobrze, no to lecimy dalej. Gobliny są, że tak powiem... Gobliny nie wiedzą, co ich czeka. Choć tak naprawdę teraz to czeka ich wygrana, ponieważ mam samych pezantów i tylko i wyłącznie dużo potów. Co mi trochę średnio pasuje. Gdzie są, kurcze, skrzynki z outfitami? Ja się pytam. Gdzie są skrzynki z outfitami? Przydałyby się, naprawdę. O nie! Mister Mortar. Nie wiem, czy chce atakować te skrzynki. No właśnie, nie wiedziałem, czy chcę atakować skrzynkę, ale i tak je zaatakowałem. Ponieważ jestem człowiekiem, który lubi wyzwania. Oho, zaraz będzie spalona dupka. Na razie, okej. Nikt się nie spalił? Chyba ten trochę tam naszedł, jeden typ, ale... Na szczęście Zenon dał radę. Jakoś bardzo mu dupy nie spaliło. Oho. Tu wygląda na ciekawą, okej, tu będzie ciekawie, bo widzę, że jest mortar. Powiem wam szczerze, spierdzielam, skąd przyszedłem. Nie ma to tamto. Dobra. A masz w mordę. Dobrze, że mam tego sorcerera jednak. Udało mu się zdjąć goblina z daleka. Dobra, to tu weźmiemy sobie swiftness. Tylko nie uderz żadną beczkę, proszę cię. Okej, tam nie idziemy, bo tam strzelają w nas. Tam nas nie chcą. Tu nas chcą trochę. Może. Ale ogólnie i tak jest słabo, jeśli chodzi o... Pięknie. Jest słabo, jeśli chodzi o te outfity. No jak widzicie, 5860 sobie zapamiętałem. Jeśli chodzi o te outfity, słabo, ponieważ mamy samych, kurczę, żołdaczków, pezantów, czyli chłopów. Okej, dobra, dobra, będzie leczenie i będzie rycerz. Teraz zobaczymy, to pewnie powinno być 5890 teraz, jeśli chodzi o gold. 5910, czyli 50, czyli... O, te pile of gold, okej, dobra, czyli teraz już zrozumiałem, te bonusy złota to nie jest stała ustalona liczba, tylko czasami 30, czasami 50 z tego co widzę, więc to jest liczba losowa. Tak samo to pewnie jest liczbą, a to jest 5 po prostu, dobra. Okej, tutaj chcemy oczywiście pójść.
Client niczego, panowie. Iron Door Open, tylko pytanie gdzie? Tu jest jeszcze złoto. Proszę zebrać. Szkoda, że nie ma na przykład bonusów na zasadzie: o, zbierasz więcej złota. Taki jest party upgrade. To w sumie powinien być dungeon upgrade. No ale dobra, w sumie skupili się głównie na zabawie w upgrade'y naszego party. To w sumie jest bardziej logiczne. Aha! Serio? Aż taki manewr trzeba wykonać? No dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że mnie... No tak, tam już... Oho, dobra, ten już tak zginie. O, proszę bardzo, jak ten. Jak nie jest aktywny, to go nic nie zabija. Oj, sorcerer, uważaj tam. Proszę ja ciebie. Jak nie jest aktywny, nie jest w naszej drużynie, to nie obrywa. To ciekawe. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czy to jest dobry pomysł? Okej. No, damy radę. Włączymy po prostu upgrade mocy. I wszystkich tak rozmiażdżymy. Rozmiażdżymy! Proszę bardzo, nie mieli szans. Czy są? Jak tam życie wasze? No, życie wasze daje radę, więc jeszcze nie będę was leczył! Żartowałem, już was leczę. Wiadomo, że musiałem wejść na ogień, ponieważ lubię chodzić po ciepłych kamieniach. Lubię ciepełko. Dobra, widzę, że tutaj nie ma co się zastanawiać. Choć z drugiej strony tu jest... Tu jest potion, ale chyba jednak... O nie! Czy wy to widzieliście? Mój rycerz wpadł idealnie na tasak. O, mój rycerz wpadł. Jedyny rycerz, jedyna najpotężniejsza postać właśnie zginęła. Super, ogólnie mega. Więc jak widzicie, możecie już pewnie poznać, że niektóre te komnaty czy przejścia się... Są takie same jak były, już widzieliśmy. Także jest jakaś pula, z której widocznie ten edytor, czy ten silnik, który tworzy plansze losowe, to tworzy z jakichś elementów, jak widzę, które są bardzo podobne do siebie. Świetnie. No i co mi z dwóch potionów, czyli mikstur szybkości? No i co mi z nich, no? Jak tu zaraz poginą mi wszyscy. Dobra, mam nadzieję, że tu jest będzie jakieś leczenie. Nie, kolejna mikstura szybkości. Dobra, ale przynajmniej jest pan tutaj, pan wojak. Okej, dobra, zdobędziemy trochę ludzi. Tylko zdobycie trochę ludzi oznacza, że i tak są na poziomie pierwszym. Co ogólnie jest słabe. Czyli widzicie, że czasami ten run może się nie udać. Głównie nie dlatego, że jesteśmy słabi, tylko dlatego, że nie losują nam się rzeczy, które powinny się losować. Aha, dobra, tych kolców rzeczywiście nie zauważyłem. Dobra, okej, spoko. Koniec planszy, dobra, czyli floor 7. No tak, im później znajdziemy końcowy quest, tym potężniejsi będą ci goblini. Te gobliny, może tak. Więc ja już wolę zachować, dobra, mamy rycerza chociaż, to jest spoko. Wolę sobie zachować trochę tych zabawek. W sensie, tak, mam tylko swój potion i dostaję jeszcze 3 potiony, no błagam. Oby któryś z nich był chociaż leczeniem. Jest jedno leczenie, 2 to swifty. Dobra, szybko będę atakować chociaż. Oho. Dobra, okej, tam widzę, że jest skrzynka. Aha, i jest też mortar. Świetnie, okej, idealnie dostałem. Uciekać, panowie. Podwójny srywnik w postaci ognia. Tutaj coś mnie... A, tu jest ogień, dobra, widzę ten ogień, widzę. Może pójdzie ktoś jeszcze tam po to złoto. Świetnie. Dobra, tu może przestanie ziać ogniem, to pójdę sobie tu. Wbiorę jakiś potion. Życia, bardzo dobrze. To mnie wyleczyło. Nikogo nie podpala dupki? Dobrze. Nikomu nie podpala dupki. Ajajaj, tu jest mortar. 2 mortary. O, shit. Nie zauważyłem tego. Jakieś sorcerery się pojawiły. Czy one były w mojej drużynie? Aha, zaliczają beczki na razie. Chyba jednego zostawiłem. Ale nie chcę po niego wracać. W sumie doskonale chyba wiecie czemu. Bo tam są te cholerne strzelające armatki. Dobra, chrzanie. No dobra, no i pytanie brzmi, czy na 8 poziomie będzie teraz zespół goblinów, których trzeba rozpierniczyć i przerwać im imprezkę? Dobra, mamy rycerza. Jest git. Chociaż tyle. Dobra, to jest już walka z nimi, widzę, bo ten sam, dokładnie ten sam pokój. Jeszcze mamy życie, mamy swiftness, mamy siłę, dobra, mamy siłę, to idziemy walczyć. Taki mamy, to jeszcze włączę swiftness potion, że szybkość ataku. Dobra, okej, lecimy. Włączam wszystkie i zobaczę, teraz będzie wolniej schodziło. Będą mega szybko atakować. Pytanie brzmi, czy na tyle mocno, żeby wygrać. Tego nie wiem, mam dużo pezantów. Zaraz się okaże, czy uda mi się to wygrać. Mam dużo też odpornych knightów, więc oni powinni dać radę. Jak widzicie, dają radę. Spoko, jest git. Mimo, że level 8, udało się! Jest mistrzostwo, wykonaliśmy kolejną misję. Jest git. Jest bardzo git. Proszę bardzo, mamy nagrody, 900 expów, jakieś dodatki, oczywiście 0 metalu, bo po co nam metal? Akurat nie wzięliśmy misji z metalem. Mamy dużo expów, proszę bardzo, Lost Treasure, czyli nowy
nowy typ chyba questu. Help, my nephew went into the dungeon wearing my lucky fez. Could you go in and find it? No tak, fez, czyli nazwa jednej z bardzo dobrych, jednej z naprawdę ciekawszych gier logiczno-platformowych. Fez, bardzo polecam. Nie ograłem tego na kanale jeszcze, ale mam nadzieję, że niebawem to zrobię. Chociażby w minigraszce, bo już grę przeszedłem raz, więc drugi raz nie będzie mi się chciało przegodzić. Gra naprawdę zacna, mocno spoko. Bardzo kontrowersyjny twórca. Oczywiście dwójki nie chcę robić, bo się obraził na community, ale to nieważne. Defense Potion, czyli mamy pot, który będzie nam zwiększał odporność. Prawie dwa levele za jednym zamachem. Bardzo ładnie. Dodatkowo jeszcze metal i złoto. Bardzo dobrze, czyli wiemy, że surowce rzeczywiście są losowane z puli. Także moi drodzy, to by było chyba na tyle. Jeszcze pójdziemy do marketu i co tam, crafting był jakiś, tak? Co tu było? Do upgrade'u. Aha, nie, to było, okej, nowy item, czyli możemy kupić defense potion teraz, proszę bardzo. Teraz on też będzie się losował. Okej. I co? I mamy nowy quest. Zobaczmy jeszcze, jak ten quest wygląda w tawernie. Okej, jakie są nagrody za niego? Dużo metalu. O, i to jest, i to ja rozumiem. Więcej expa, więcej metalu. Bardzo mega. To będzie kolejny quest, który będę szedł. Także moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek Super Dungeon Run. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka. Ja prawdopodobnie jeszcze sobie trochę pogram. Tyci, żeby nie było za dużo, żeby wam pokazać kolejne questy, kolejne rzeczy, które się da odblokować w tej gierce, bo tu jeszcze widzicie, że zbliżamy się w sumie dość szybko do końca. Także, moi drodzy, wam pięknie dziękuję, wielka piona i widzimy się w kolejnym odcinku Super Dungeon Run już niebawem. Cześć!